Cześć, witam wszystkich w wideo poradniku Aruba Cloud. Przedstawię teraz temat z cyklu Cloud Pro, szablony prywatne, powielanie szablonu prywatnego do różnych data center. Film został zrealizowany na podstawie bazy wiedzy Aruba Cloud. W poprzednim poradniku został stworzony nowy szablon prywatny. Link do poradnika można znaleźć w opisie obecnego filmu. Po utworzeniu szablonu prywatnego możemy go przenieść do innego data center. Jak to zrobić? Wystarczy skorzystać z wybranego klienta FTP, np. FileZilla. Na początek dodam dwie zdalne lokalizacje. Lokalizacja Włochy oraz Wielka Brytania. Teraz skorzystam z eksportu obrazu dysku. Następnie pobiorę obraz dysku z przestrzeni FTP do folderu tymczasowego na komputerze lokalnym. W kolejnym kroku prześlę obraz dysku do nowej lokalizacji. Po przeniesieniu obrazu dysku do lokalizacji UK1 utworzę nowy szablon prywatny w Data Center UK1. Zacznę od utworzenia nowego serwera Cloud Pro, korzystając z obrazu zapisanego na przestrzeni FTP. Po utworzeniu nowego szablonu prywatnego usunę serwer Cloud Pro. Gotowe. Od teraz mogę tworzyć nowe serwery na podstawie dodanych szablonów prywatnych. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania pozostałych wideo poradników Aruba Cloud.